Obok za ławką siedzi jakiś zboczeniec i zapisuje w notatniczku, że ta pani lubi thrillery. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w WikiHow, czyli tak zwaną grę Dame Duck. To jest w sumie strona internetowa, na którą wy też możecie sobie wbić w każdym momencie i sobie pograć, więc tak, to już by było na tyle, a teraz intro. Dobra, więc Dame Duck jest to gra typu Would You Rather, czyli gra w przeglądarce, gdzie mamy jakieś zdjęcie albo dwie rzeczy do wyboru i musimy wybrać poprawną rzecz. WikiHow jest to strona taka, jedna z większych angielskich stron, w której piszą poradniki. Jeżeli znacie angielski, jeżeli kiedyś szukaliście czegoś w internecie, to na pewno na WikiHow się natrafiliście. I WikiHow jest sławne, popularne ze swoich bardzo dokładnych obrazeczków i ze swoich ilustracji. I właśnie o to w tej grze chodzi. Mamy, jak widzicie, obrazek, ilustrację i musimy wybrać do tego. Mamy cztery możliwości tytułu i musimy wybrać, do którego tytułu pasuje ten obrazek. Myślę, że to idealnie odwzorowuje to, co trzeba tutaj robić, więc zaczynajmy. Dobra, tak więc jak widzimy na obrazku, jest jakaś bardzo zainteresowana pani, do tego jakaś bardzo zainteresowana dziewczynka, która opowiada jej coś, myślę, że o kotu i pokazuje swoim palcem na usta czy nos. I mamy pierwsze, jak wyczyścić zatkany nos, drugie, jak zachowywać się jak Sonic, czyli taka postać z gry, pewnie znacie, albo jak zostać olimpijczykiem, albo jak być interesującym. Mam nadzieję, że nie będę się zbytnio mylił w tych wszystkich tłumaczeniach, ale no i co tutaj możemy wybrać? No, jak być interesującym? Wydaje mi się to najbardziej logiczne, bo tak, jak być olimpijczykiem? No kot raczej olimpijczykiem nie będzie. Jak wyczyścić zatkany nos? No mają takie czerwone nosy, ale wydaje mi się, że to tak powinno być, nie? A ona pokazuje na nos, ale no nie smarkają ani nic, myślę, że to by. I z Sonika to też chyba nie ma nic związanego, więc how to be interesting. Zgadliśmy. Super, przechodzimy dalej. Dobra, i mamy kolejny obrazek. Myślę, że bardzo ładna. Pani sobie siedzi na ławeczce w parku i czyta, a obok za ławką siedzi jakiś zboczeniec i zapisuje w notatniczku, że ta pani lubi thrillery. Takie typy książki. No i jak myślicie, jakie będą typy odpowiedzi? How to ask a girl to dance, czyli jak zaprosić dziewczynę do tańca, jak flirtować z gorącą dziewczyną, how to channel. Co to znaczy? Okej, internet powiedział mi, że to znaczy jak kierować. Nie mam pojęcia, ale raczej to nie będzie to. Albo how to have, jak mieć szczęśliwe i zdrowe i w ogóle takie fajne stare lata. Myślę, że to odpada, to nie wiem co to znaczy, ale myślę, że to będzie o flirtowaniu, co? Bo po co mężczyzna, chłopak by zapisywał cokolwiek w swoim notatniczku? Myślę, że to będzie to. Kurde, jestem w tym dobry, no. Dużo czytałem swego czasu WikiHow, wiecie, tam było How to be a billionaire and takie czytałem, jak zostać milionerem. Nieważne. Nawet czytałem, jak zostać youtuberem i teraz jestem. Piękny czas. Okej, kolejny obrazek i tutaj jakaś gruba wiksa. Jak widzimy, mamy tutaj jakieś głośniki. Mamy panią, która śpiewa, bardziej krzyczy chyba. Mamy tutaj rozbawione dziewczyny, tutaj... Nie wiem, co to jest, miotacz ognia? To jest ten, od paliwa, nie? A to? Nie mam pojęcia, co to jest, szczerze, nie mam pojęcia, ale ludzie tańczą, bawią się, więc jakaś impreza z pewnością tutaj się odbywa. I zobaczymy, jaki tutaj może być tytuł. How to tell... Jak powiedzieć, rozpoznać, czy dziewczyna jest zainteresowana w tobie, jak okazać respekt, jak być dobrym zabawiaką, czyli jak być mną i jak dyskutować o inteligencji Baracka Obamy? Chyba o to właśnie chodzi, więc o Baracku Obamie raczej nic tutaj nie będzie. Jak być dobrym zabawiaką, myślę, że jak najbardziej pasuje. Jak okazać respekt? Chyba nie, chyba że ta pani bardziej krzyczy na nią, ale wątpię. I jak okazać, czy dziewczyna jest zainteresowana w tobie? No to mogło tutaj, te dziewczyny mogłyby gdzieś tam pokazywać te na przodzie, bo nie wiem, czy myszkę nagrywam. Mogłyby pokazywać, czy tam jakieś zdjęcie na telefonie i... Ale wątpię. Myślę, że to jest jak najbardziej good entertainer. Nie? How to show respect? Czemu? A może dlatego, że
Dobra, kminie, bo one tu występują, a one se na telefonie siedzą, tak. I myślę, że to właśnie jest powód, dla którego nie okazują respektu, ale... Kurde, no tutaj mnie zaskoczyli, tutaj mnie zaskoczyli. Dobra! I kolejny obrazek, tym razem dość podchwytliwy. Mamy kobietę, która z otwartymi ustami krzyczy: "Och!" Chyba. Tak to widzę. Tak... Nieważne. I zobaczmy, jak może nazywać się ten artykuł. How to gargle, czyli jak pukać sobie usta. Myślę, że to może właśnie, to może być bardziej tak niż... How to... Jak zadecydować, czy powinna zostać stripteaserką? No, bardzo ciekawy artykuł na pewno. Muszę go sobie zaraz przeczytać. Jak powstrzymać kichnięcie i jak naprawić swoje trawienie? Myślę, że to na pewno jest how to decide if you should become a stripper. Na pewno to... Nie. Myślę, że to jest jak pukać gardło. Tak. Ale naprawdę obrazek jest bardzo dwuznaczny i mógł skończyć się, mogło się to dużo gorzej, więc lecimy dalej. Okej, jak widzimy, kolejny obrazek dość dziwny, dość dwuznaczny. Widzimy tutaj kobietę i mężczyznę. Mężczyzna chyba gra za wampira, bo ma takie bardzo dziwne, długie kły. Pomiędzy nimi jest jakaś, no to wygląda jak żyła, którymi są połączone, jak pępowina, i ona próbuje to przeciąć. Więc to jest taki, wydaje mi się, że w tytułach będzie jak naprawić swój związek, albo jak pozbyć się niechcianego mężczyzny. Coś takiego mi się to tutaj widzi w głowie, ale być może to będzie coś innego. I how to relax when you are sick, czyli jak się zrelaksować, kiedy jesteś chory, jak nie brać narkotyków, jak uprościć swoje życie i jak wygrać arm wrestling, czyli jak wygrać siłowanie na rękę. No i łapią się za ręce, może się siłują, ale wydaje mi się, że na pewno... Może to jest, wiecie, odzwierciedlenie narkotyku i ona chce przeciąć pępowinę, przeciąć... Wydaje mi się, że tak. Nie. Aha, jak uprościć swoje życie. Czyli co? Wyrzucając swojego mężczyznę, uproszczamy swoje życie, no... No tak, tak, czasem jest, co poradzisz. Ale tego też się nie spodziewałem, więc na razie idzie mi tak średnio. Dobra, tak więc widzimy kolejny obrazek i jeden pan po lewo myśli sobie... A nie, dobra, zacznijmy od tego po prawo. Ten po prawo pan klęczy, wydaje się, jakby się modlił, bo na ćwiczenia mi to nie wygląda, bo ludzie zazwyczaj ćwiczą w skarpetkach i nie w takich strojach. I ten pan sobie myśli tak... Zastanawia się, co on chyba robi, ale ma zamkniętą buzię. Więc albo on myśli, żeby on nic nie mówił, albo myśli, dlaczego on się nic nie odzywa. No i ten pan, który klęczy, od razu mi się tam kojarzy z jakimś mnichem, bo oni tam chyba się nie odzywają, nie? Jakieś tutaj świadczenia, jakieś robią przyznania się, że nie będą się odzywali. No i zobaczmy, jakie są tytuły. How to get... jak pozbyć się uzależnienia od anime, jak kochać siebie, jak być... obywatelem świata i jak... pokazać swojemu mężowi, że go kochasz. No... A może? Myślicie, że to jest para gejów? I... A może to jest... Nie, no to raczej żadna z nich nie jest kobieta, więc... o mężu tutaj bym raczej nie odpowiadał, bo wątpię. Jak być tutaj obywatelem świata, też wątpię. Jak kochać siebie? Może tak, może dlatego on jest w kolorze, że nie widzi nikogo z siebie poza nim? Wydaje mi się, że tak, bo co? Nie... Jak być obywatelem świata? Kolejny raz nie zgadłem. No mam 50% dobrych odpowiedzi, to tak średnio. Średnio. Okej, kolejny obrazek i widzimy śmiejącego się pana, chłopaka, i który mówi: o Jezu, jestem crazy. Czyli zobaczymy, jakie... How to make yourself... Jak stać się sławny na YouTube? Nie mam pojęcia jeszcze. Jak do louder yoga, czyli to jest jakaś... śmieszna joga? Że joga ze śmiechu? Jest takie coś? Nie mam pojęcia. Jeżeli jest, napiszcie mi w komentarzach. How to be quirky, czyli jak być taki dziwny, dziwaczny. I how to act like... Aha. Jak zachowywać się jak doktor z doktora Who? Wątpię, że to jest doktor z doktora Who, chociaż nie oglądałem doktora Who, ani nie czytałem, bo nie wiem, czy to w końcu jest komiks, czy to jest serial. Więc tego nie wiem. Jak stać się sławny... O, to może być w sumie to, bo... Żeby stać się sławnym na YouTube, trzeba być trochę taki... Taki zabawny, nie? Taki crazolek.
Kurde, no jesteśmy na YouTubie, go! Nie, jak zachować się jak doktor z doktora Who? Na pewno bym tego nie wybrał, więc whatever. Lecimy dalej. Okej, widzimy randkę, jak na kobieta z bardzo dziwnymi, wielkimi wręcz zębami uśmiecha się do pana w garniturze, jest piękna pogoda, wino się chłodzi. I co tutaj może być za artykuł? How to be, jak zostać, jak być wykształconym mężczyzną, jak pozbyć się znowu uzależnienia od anime, jak naprawić znowu swoje trawienie i jak powiedzieć, czy ktoś jest na haju, czyli że ktoś, wiecie, brał narkotyki. No i patrząc na tą panią, mógłbym powiedzieć, że wygląda trochę jakby brała narkotyki, ale wydaje mi się, że tutaj będzie jak być w... Jest, dobrze, jak być wykształconym mężczyzną, no mężczyzna w garniturze i koszuli to musi być na pewno wykształcony, więc tutaj się udało. Chciałbym mieć powyżej 50% jednak swoje dobre odpowiedzi, więc lecimy dalej. Okej, i jak widzimy, bardzo dziwny obrazek, muszę przyznać. Mamy jakiś las, mamy drzewa, mamy faceta, chłopaka stającego i wyglądającego zza drzewa, tak wiecie, tak... No i mamy serduszko, które też się chowa za drzewem i również odwzajemnia ten uśmiech i ten, więc to tutaj mogłoby coś o miłości, coś o podrywaniu, myślę, że to by pasowało, no więc zobaczmy. Jak tańczyć w klubie nocnym? Raczej nie. Jak zrozumieć męskie ego? To może być ciężkie naprawdę, ale myślę, że to też nie, bo zazwyczaj męskie ego jest odbierane jako coś złego, a to serduszko się śmieje, więc jak żyć w spokoju? Może, albo jak odmówić pocałunku. Kurde, no i nie pasuje mi tylko to, ale te trzy mogą być. Wybieram to pośrodku, jak żyć w spokoju. Jest, dobrze. Tylko nie wiem, co ma to oznaczać, ale... Może to, że się nie kłócą, tylko się są szczęśliwi. Może tak, może tak. Okej, i ostatnie myślę, że zdjęcie na dzisiaj, bo wystarczy ile można. To jest dwóch policjantów i jeden jakiś tutaj zły pan, jakiś... Nie wiem, złodziej atakuje jednego z tych policjantów, a drugi go odpycha. Tylko ciekawe, czemu akurat tego ciemnoskórego atakuje. To jest moim zdaniem odrobinę rasistowskie, ale mniejsza. I jaki tutaj może być tytuł? No pewnie coś tam, jak zostać policjantem albo coś. Zobaczmy. How to avoid unikać stworzenia złego charakteru, czyli... Znaczy słabego, złego charakteru, czyli to coś dla pisarzy pewnie jest. Jak zostać dobrym fighterem nożem, czyli jak zostać dobrym wojownikiem noża tak zwanym. Jak zostać nastoletnim hakerem i jak pozbyć się takiego pisarskiej blokady, czyli czasem jak pisarze mają tak, że... jak każdy zresztą, youtuberzy też tak mają, że czasem macie taki okres, kiedy nie możecie zrobić nic kreatywnego, to się nazywa writer's book, wtedy blok raczej, więc najbardziej wydaje mi się, że to pierwsze mogłoby odpowiadać i tutaj bez zastanawiania się kliknę to i zgadłem. Zobaczmy jeszcze sobie, kurde, no to wygląda na tyle fajnie, że ostatnie to już będzie. Tutaj jakaś pani, nie wiem co ona próbuje z tą wodą, albo się cieszy i biegnie po prostu, bo jest spragniona, albo coś próbuje wyczarować tutaj. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jak powiedzieć dziewczynie, że ją lubisz, to raczej nie. Jak grać na saksofonie, jak zrobić taniec na tak? Lap dance to jest taniec na róże? Chyba tak, dla swojego chłopaka albo męża, albo jak tańczyć w nightclubie, no. Ani to, ani to, ani to, ani to nie pasuje moim zdaniem, no bo co ma szklanka i... Ale no myślę, że to może być how to tell girl if you like her, bo może dziewczyna jest spragniona, wy oferujecie jej picie i to może być to, tak mi się wydaje. No bo co innego? Nie! Co to ma wspólnego z tańcem w nightclubie, kiedy ona jest gdzieś na dworze, bo są chmury? Jest jasno i ona pije. No, rozumiem, że to może być jakiś tam alkohol, drink, ale kurde, no to nie jest nightclub. Raczej na pewno nie. Dobra, na dzisiaj by już było tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie kolejną jakąś taką gierkę przeglądarkową, jakieś Would You Rather znowu wrócić, czy coś w tym stylu, może jeszcze raz to jak zawsze zostawcie kilka lajeczków pod ostatnimi odcinkami. Naprawdę idzie wam świetnie, zbijałem łapek, więc 250 łapek i wbija kolejny jakiś taki śmieszny tutaj internetowy challenge,
albo jakieś tutaj takie, właśnie takie strony, może jakieś quizy, no zobaczymy. 250 łapek i wbiję kolejne coś takiego. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się. Pa, pa.